ustawa in vitro powinna poprawić to, co należy poprawić, czyli bezpieczeństwo, jakość, nadzór ministra zdrowia, natomiast nie powinna w żaden sposób pogarszać dostępu do in vitro w stosunku do tego, co mamy dzisiaj. Czyli powinna być możliwość tworzenia zarodków nadliczbowych, ich zamrażania, dostęp do in vitro nie powinien być uzależniony od stanu cywilnego.